Cześć kochani, tutaj Afolka, a dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki, dzień, w którym wszyscy i duzi i mali dostają prezent od świętego Mikołaja. A ponieważ ja wiem, że Mikołaj, przynajmniej ten, który do mnie dociera, jest w stanie dać mi rzeczy, które są na ogół niespełnialne, no to poprosiłam o coś, co już jest zabytkiem, no bo zestaw, który tutaj widzicie, jest z 2010 roku, to 9 lat przeleżał, a Mikołajowi udało się go nawet kupić, czy też wyprodukować, nie wiem, ale całkowicie nowy przyjechał do mnie. No i w związku z tym od razu dzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Przygotowałam dla Was świeżutką recenzję. Obejrzałam także film dla przypomnienia sobie wątków, co za, że tak powiem, no tak, dla przypomnienia wątków. Więc tak jak widać, zestaw ten właśnie pochodzi z filmu Książę Persji, Piaski Czasu. Polecam Wam w ogóle ten film serdecznie. Myślę, że jeżeli nawet go kiedyś widzieliście, to warto sobie go odświeżyć. Ja na przykład w ten sposób odświeżam też Piratów z Karaibów i tego typu inne filmy przygodowe. Mam nadzieję też, że jakiś jeszcze na przykład właśnie z Piratów uda mi się zestaw dostać. Ja w ogóle właśnie też i na ten zestaw polowałam z kilku powodów, ale między innymi dlatego, że ja bym w ogóle chciała mieć z każdego po jednym ze starych serii, zestawów licencjonowanych, których już teraz no niestety nie ma, na po prostu pamiątkę, zwłaszcza jeżeli film mi utkwił w pamięci, czy jakoś specjalnie lubię. A tu jeszcze dodam, może taki długi wstęp co prawda, ale dla mnie to jest ten zestaw też o tyle wyjątkowy, że ja pamiętam grę komputerową. To była pierwsza moja gra w życiu w ogóle, właśnie Książę Persji. Jeszcze taką kompletnie, pewnie jako młodzi widzowie nie pamiętacie, takiej pikselozy na starym Windowsie. To tragicznie to wyglądało, ale to była, tak, pamiętam, moja pierwsza gra, więc tym bardziej mam sentyment. Udało się Mikołajowi dostać ten zestaw, a z tego co wiem za bardzo już teraz innych zestawów z tej serii no niestety nie ma. Numer katalogowy tego zestawu to 7570. W zestawie otrzymujemy 3 figurki, przede wszystkim głównego bohatera, jakim jest Dastan, ale też 2 strusie. I już tutaj na wstępie też muszę dodać, że to są zwierzątka, które pojawiły się tylko w tym zestawie na przestrzeni tych 10 lat. Nic się nie zmieniło. Nadal nie ma strusi w żadnym innym zestawie, więc też jest to świetny dawca tych oto zwierząt. I kolejna ciekawostka z okładki. Ani z tej strony, ani z tamtej zestaw nie pokazuje, że mamy jeszcze do dyspozycji węża. Wąż jest jak najbardziej tutaj dołączony, a z opakowania tego kompletnie nie widać. A błąd, bo każde zwierzątko zawsze na plus. Co jeszcze bym chciała Wam pokazać? Kraje produkcji. Pojawiają się tutaj Dania, Węgry, Czechy i co ciekawe nie ma Chin. Więc jeszcze kiedyś dało się te zestawy właśnie bez Chińczyków wyprodukować. Tutaj mamy wymienione postacie. Co ciekawe, jest jeździec strusi, ale z tego co ja kojarzę, to tam nikt na tych strusiach nie jeździł, one same pędziły. Także jest to troszeczkę naciągane, to bardziej może opiekun strusi powinien być. No Dastan, no i właśnie Sheikh Amar, którego szczerze mówiąc jakoś nie utkwił mi w pamięci, nie wiem o którego chodzi, ale ma świetny turban i to jest fajne w tej figurce. No i na odwrocie, co widzimy? No, cechy bawialne, czyli to, że mamy tutaj taką klatkę dla strusi. No i cóż, Dastan ma alternatywną mimikę twarzy. Widocznie to w 2010 roku było nowością, więc jest to mocno tu podkreślone. Producent zaleca, aby opakowanie otworzyć palcami, ale ja rozcinam je po prostu nożem. Teraz chyba nie otworzę tego. No nieważne, rozcinam nożem i żeby nie popsuć opakowania. W zestawie znalazła się instrukcja, jedna książeczka. To mnie akurat cieszy, że nie jest to podzielone, ale w zasadzie nie mogło być inaczej, dlatego że nie były też ponumerowane worki. To też może związane, nie wiem, czy to wtedy po prostu tak było, że te worki tych worków się nie numerowało, czy po prostu za mały zestaw do tego, no ale to mnie zaskoczyło. Podoba mi się w tej instrukcji także to, że jest ona, zobaczcie, stylizowana na taką pustynię. Mamy taki piasek, że tak powiem, przegrzebany wiatrem. Etapów budowy, tu każdy w sumie osobno, to Wam nie powiem ile łącznie, ale pokażę Wam koniecznie i musicie ze mną zostać jakby przy tym momencie. Nie odchodźcie, no właśnie, bo tutaj są reklamy, ja jeszcze to przybliżę dla Was. pozostałych zestawów, które można było, wszystkich zresztą zestawów, które można było wtedy zdobyć. Ja strasznie żałuję, że nie mam, że mam tylko ten jeden, chociaż i tak dobre i to, bo chciałabym mieć na pewno te pierwsze trzy, czyli jeszcze ten najmniejszy, oj, nie chce mi się obraz coś wyostrzyć, ten najmniejszy z konikiem, 7569 i 7571, ten bazar z wielbłądem. No jestem tak zachwycona tym bazarem, tak szkoda, że nie jest już niedostępny, czy używany nawet, czy nowy, ale nie da się go kupić. Szczerze mówiąc, ten wielki pałac, który tu widzicie, 7573, także chętnie bym przygarnęła. Tak mi się podobają te zestawy. No nie mogę się naprawdę napatrzeć na nie. Zwłaszcza tam już widziałam recenzję u Maćka i Klockiego, właśnie tego pierwszego małego zestawu. Ten koń jest tak pięknie zdobiony, no nic tylko brać. No ale nie ma niestety, nie ma, no takie uroki. Niestety to jednak 9 lat temu było wyprodukowane. Czy tu coś więcej? No nie, standardowo jak na instrukcję mamy spis elementów. W zestawie znalazły się tylko 3 elementy zapasowe, tak jak tutaj widzicie. Łącznie wszystkich elementów było 169. Niestety nie wiem, jaka była jego cena katalogowa. Chyba około 90 zł, ale nie jestem pewna. No wiadomo, że Mikołaj musiał się troszkę więcej wykosztować na niego. No i to, co też ważne, to nie było w zestawie naklejek. Może nie było do czego, ale zawsze na plus. Zaczniemy sobie od Dastana, bo to jest główny bohater zdecydowanie. Co ciekawe, imię Dastan w języku perskim oznacza historię lub starożytną baśń, więc tutaj to imię jest nieprzypadkowe. A aktor, który wcielał się w rolę Dastana, prywatnie ma straszną fobię przed strusiami, a akurat musiał grać jakby w ich towarzystwie. Więc to jest dosyć takie no, interesujące, że no, na tyle był profesjonalny, żeby ten lęk przezwyciężyć. Tutaj jako figurka LEGO prezentuje nam nagi tors umieśniony. To mi się bardzo podoba, bo ja nie mam w ogóle takiego torsu. Ani z filmu, ani ze zwykłych figurek, więc tutaj fajnie. No i zobaczcie, jakie piękne spodnie nadrukowane. Widzimy tutaj jakąś szarfę, jakiś pas złoty, to mi się podoba. No i też już opakowanie nam zdradziło, że będzie miał 2 twarze, więc tutaj taka jedna właśnie z zarostem, uśmiechnięta, a druga po zdjęciu włosów, no to taka zła. Właściwie on przez cały film uciekał, w związku z czym tutaj też myślę, że jest to, wynika to z tego, że ktoś go wśród tych strusi dostrzegł i znalazł. Dastan tutaj, oj przepraszam najmocniej, otrzymał w ramach akcesoriów 2 miecze. No są to niestety legowe katany, co no nie pasuje, no bo katana jest typowym mieczem japońskim, a tutaj raczej chodziło o takie miecze po prostu do walki, jakby no od wojska perskiego, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. No ale musimy przeżyć, że są to 2 katany. Do tego oczywiście no, my je możemy wyjąć, no więc mamy coś, co umożliwia je przymocowanie, aczkolwiek jest to element, który się zdejmuje. Oczywiście trzeba najpierw zdjąć głowę i wtedy mamy Dastana bez tego sprzętu, ale chyba z tym wygląda bardzo dobrze. Kolejną figurką, która bardzo mi się podoba, jest ten Sheikh Amar, a to właśnie ze względu na ten ogromny turban. Troszkę żałuję, że jeśli ma tutaj tą dziurkę, prawda, na powiedzmy jakieś piórko czy coś takiego, to że nie mamy tego dołączonego do zestawu i to wygląda tak pusto, tak smutno dość. Więc albo bym wolała, żeby tej dziurki nie było wcale, albo żeby tu coś jednak było, co by ją wypełniło. Poza tym piękny nadruk ma na torsie. No i też szczegółowe malowanie twarzy. Widać, że jest taki podrapany chyba od tych strusi, albo po prostu gdzieś z kimś walczył. Z tyłu ma też szczegółowe nadruki, ale raczej łaty, więc niby szejk, ale jednak chyba nie za bogaty. No i tutaj też alternatywna twarz, jest smutny i też tutaj jest poraniony na twarzy, więc chyba jednak z kimś walczył, nie wiadomo czy ze strusiem, czy z człowiekiem. No i ostatnia już figurka, czyli ten jeździec strusi, który według mnie no, ma złą nazwę, bo on wcale na nich nie jeździł, tylko co najwyżej mógł się nimi zajmować i wypuszczać je z zagrody, ale ma, że tak powiem, twarz taką bardzo może nawet nie groźną, tylko on jest takim przestępcą, no zabrakło mi teraz słowa. ale chyba wiecie, co mam na myśli. No i po jego stroju raczej widzimy, że on jest raczej do biedniejszej klasy należy. Z tyłu również mamy piękny nadruk. No i oczywiście on nie może mieć alternatywnej mimiki przez nakrycie głowy, jakie posiada. To jest takie nakrycie, które jest typowe dla serii piratów, ale tutaj myślę, że bardzo mu to pasuje. Także bardzo fajna też figurka. Nie da się ukryć, że bohaterami tego zestawu zaraz obok Dastana są te strusia, które, jak już wspomniałam Wam na początku, są tylko w tym zestawie i 10 lat później nadal nie zostały w żadnym zestawie dołączone. To jest jeden element, aczkolwiek, znaczy może inaczej, on był zapakowany jako jeden, ale można im oderwać głowę. Tak to wygląda. I ona jest taka bardziej, może nawet nie tyle co gumowa, co... chyba z takiego większego plastiku, mam wrażenie. Ona tutaj dosyć luźno chodzi, co jest o tyle dobre, że możemy tego strusia w różną stronę ułożyć, żeby sobie patrzył. No i jest też obszerne 4 study, żeby faktycznie jakaś figurka mogła go dosiąść. No nie jest to niemożliwe w naturze, jak najbardziej możemy wsiąść na strusia, ale w filmie, z tego co kojarzę, nikt na tych strusiach nie jeździł. One jeździły same, o. Tak nam się prezentuje minifigurka na strusiu. Dosyć duży zwierz, w sumie też tak jak i w naturze, bo zobaczcie, że jak postawimy obok postać, to on jest w sumie od niego mniejszy. Ale to jest na plus, że one są takie duże, okazałe, jest się czym bawić. Chyba już mi się troszkę pobrudził z tej strony. No i piękne jest oczywiście to, że dostajemy tu aż 2 takie same zwierzątka. No owszem, jest to wyścig, chociaż jak wiemy na filmie tych strusi było dużo, dużo więcej. I tutaj też taka ciekawostka, domyślam się, że jeden z tych strusi ma na imię Anita. To imię pojawiło się też w filmie, właśnie odnośnie jednego najszybszego strusia wśród całego stada. Więc myślę, że któryś z nich mógłby to imię na spokojnie otrzymać. W zestawie otrzymujemy jeszcze 2 takie mniejsze zwierzątka. Jest to skorpion. Ja skorpionów wcale nie mam jakoś dużo w kolekcji. Chyba nawet mam tylko jednego. No wężów może troszkę więcej, zwłaszcza w kolorze czerwonym. Ale wtedy, myślę, w 2010 roku to na pewno było coś, więc fajnie, że dołączyli. Dziwi mnie natomiast, że ten wąż w ogóle nie pojawił się z żadnej strony na opakowaniu. Pierwszą konstrukcją, jaką otrzymujemy w tym zestawie, jest stojak na broń. Mamy tutaj do dyspozycji 2 włócznie oraz topór. To są elementy w sumie, które się wielokrotnie powtarzały, aczkolwiek ja toporu na przykład nie mam wcale, więc dla mnie akurat to na plus. Tych włóczni chyba aż tak też nie mam. Na plus zasługuje tutaj dodanie roślinki, chociaż wolałabym tu może jakiś rodzaj kaktusu. Skoro jesteśmy na pustyni, to za bardzo na pustyni nic nie rośnie, a już na pewno nie tak bujna roślinność, więc jest to nielogiczne, ale jako element w LEGO myślę, że jak najbardziej fajnie, że dodali. No i jeszcze mamy tutaj taką flagę. Cieszy to, że ona jest w kolorze złotym, bo takich elementów też w LEGO nie ma zbyt dużo. Kolejną konstrukcją, którą dostajemy, to jest taki balkonik w sumie, no bo z opakowania wynika, że tutaj można postawić minifigurkę, żeby obserwowała cały wyścig, czyli nasz szejk. Tutaj w towarzystwie 2 flag, jednej złotej, drugiej czerwonej. Na samym dole z kolei mamy po prostu piasek. No i tutaj Wam w ten sposób pokażę, że mamy bicz do strusi. W instrukcji, że tak powiem, został tutaj umieszczony. Pozwolę sobie go wyjąć, żeby jeszcze go Wam dokładnie pokazać, bo dla mnie jest to także nowy element, chociaż jak sprawdzałam, to on się pojawiał też wielokrotnie, więc nie jest to jakaś nowość, ale dla mnie jak najbardziej tak. Fajnie, że coś takiego jest dodane. No i poza tym w tej konstrukcji tutaj nic więcej za bardzo nie ma. Na uwagę, na komentarz na pewno zasługują te kolumny, bo takich klocków jest dosyć mało i fajnie je gdzieś wykorzystać później do jakiegoś moca. No i w sumie też ciekawym elementem jest tutaj ta złota kratka, ten płotek, no to też na pewno na plus. No i największą konstrukcją, do której mam najwięcej zastrzeżeń, jest ta oto zagroda dla strusi, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. Mamy miejsce na 2 strusie. Umieszczę sobie może na razie jednego. Możemy tutaj, w związku z tym, że są te study, tutaj przynajmniej jedną nogą go zahaczyć, żeby się trzymał równo. Mamy tutaj właśnie jedną funkcję bawialną, no bo te bramy tutaj nam się otwierają. Niemniej chodzi to dosyć opornie. Jeszcze musimy się tu jakoś zaprzeć, żeby to, że tak powiem, żeby to działało. W ten sposób nam się otwiera cała ta zagroda i to jest cały zakres ruchu, który mogą te ściany pokonać. One, że tak powiem, się nie zejdą ze sobą. One po prostu tak będą troszkę odstawać, no co ewidentnie widzimy, że te strusie tutaj nie mają zbyt dużo miejsca. Poza tym no nie wygląda to akurat, myślę, dobrze. No i cała ta platforma, właśnie ten mechanizm chodzi naprawdę ciężko. W dodatku nie mamy gdzie się za bardzo złapać, żeby się zaprzeć. Więc naprawdę sporo siły trzeba włożyć, żeby to uruchomić. A tak nie powinno być. Myślę, że dałoby się jeszcze, nawet używając klocków, które były jakby w tamtym okresie czasu i tamta technologia, jakby dałoby się to zrobić inaczej. Sama konstrukcja też uważam, że jest raczej nieudana. Nie fajnie byłoby coś takiego mieć na półce, no bo to nie jest w żaden sposób reprezentatywne, bawialne też nie, więc dla mnie jest to największy minus tego zestawu. Podsumowując, wtedy myślę, że każdy brałby ten zestaw bez wahania. Teraz z uwagi na nieco wyższą cenę niż katalogowa, no trzeba się dwa razy zastanowić, zanim go weźmiemy. Ale myślę, że jeśli ktoś z Was trafi na ofertę, że gdzieś będzie można go kupić, czy nowy, czy używany, myślę, że bardzo warto. Ze względu oczywiście na same strusie, no na głównego bohatera, jakim jest Dastan w takiej nowej odsłonie, bo ten tors i w związku z tym ta jego figurka pojawiła się tylko w tym zestawie, w każdym innym jest inna. No, sporo mamy interesujących klocków, tu głównie mam na myśli te akcesoria, czyli te włócznie, ten topór, troszkę zwierzątek, no jednak minifigurki. Minusem na pewno jest ta konstrukcja, to już Wam o tym wspomniałam, ale i tak bilans plusów i minusów wychodzi na plus, więc warto brać i Wam go serdecznie polecam. Mam nadzieję, że Wy dostaliście równie ciekawe prezenty od Świętego Mikołaja. Podzielcie się ze mną, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, i pochwalcie, co Wy dostaliście dzisiaj. Do zobaczenia w następnej recenzji. Cześć!